my domain. Time to hunt. Behold the dragon's fury! Hej, hej, a tu Trejo, cześć wszystkim, witam was na moim kanale i w grze Paladins. Dzisiaj to nie będzie standardowy odcineczek z gameplayu, tylko chcę porozmawiać o kartach legendarnych, które warto wybrać sobie grając tankiem. Lecimy po kolei, zaczynamy od Terminusa. Ostatnio, od kilku dni on jest dostępny na meczach rankingowych i bardzo fajnie mi się nim grało. W tym momencie jak damage czy flank miał 60-70k damage'a, udawało mi się Terminusem zrobić 100 tysięcy, naprawdę. Pierwsza legendarna karta nazywa się Nieumarły. Ona jest pod pancerz. Gdy zdrowie spada poniżej 50%, utrzymuje 35% redukcję obrażeń. Druga to jest dziesiątkowanie. Wybuchy nieszczęścia zadają dodatkowo po 100 obrażeń. I trzecia, zgruchotanie. Kaskada ogłusza teraz wrogów przez 1 sekundę, ale ich nie spowalnia. Moim zdaniem, to znaczy, moi drodzy, wszystko co powiem, to są tylko moje przemyślenia, to nie znaczy, że tak musi być, czy to jest, że to jest najlepszy wybór. To jest najlepszy wybór według mnie i mojej obserwacji, więc gorąco polecam kartę Nieumarły. Myślałem nad tymi dwoma drugimi, ale powiem dlaczego. Jako jesteśmy tankiem, musimy jak najdłużej przetrwać na punkcie. Terminus jest fajny, on jest na bliski dystans, więc ktoś na pewno do nas przyjdzie, żeby dostać naszą piękną siekierką w łeb. Zdziesiątkowanie to jest tylko 100 obrażeń, jeżeli wypuszczamy 4 pociski, czyli dodatkowe, znaczy nie tylko, to jest dodatkowe 400 obrażeń. To znaczy, jeżeli uzbieramy, prawda, bo musimy tam przytrzymać... Zaraz wam powiem, jak to się nazywało, żeby było dokładnie. Wiermocy. Musimy przytrzymać wiermocy i wtedy uzbiera. Za każde 1200 obrażeń pochłoniętych, każdą kulę jakby dostajemy. Jak się nie mylę. No tak. I może 4. Czyli jeżeli mamy tą legendarkę, to 400 obrażeń. To jest dosyć dużo, ale jako jesteśmy tankiem, na przykład i jeszcze jedynym tankiem w drużynie, to ja bym stawiał na pancerz i pod pancerz też sobie warto ułożyć na przykład karty. To jest łatwe, bo tutaj jak widzicie możecie, znaczy jak widzicie, wszystko jest zaznaczone, prawda, i mamy tutaj pancerz i broń. Możemy sobie dokładnie przeczytać co na co idzie i ułożyć sobie talię pod to specjalnie. Tym bardziej, że na przykład jak klikamy na jakąś talię, to widzicie tutaj po tych umiejętnościach, możemy sobie zobaczyć, na co najwięcej mamy kartę ustawione. Ja osobiście grałem też pod kaskadę, ale stwierdziłem, że jak ktoś kupuje odporność, a to jest tylko ogłuszenie na 1 sekundę, więc ta odporność teoretycznie nie zadziała, chociaż nie jestem pewny, trzeba to jeszcze przetestować, więc ja sobie zostaję przy Nieumarłym, bo jednak pancerz to pancerz. Można pobawić się w to dziesiątkowanie. Jak mówię, 400 damage'a to nie jest tak mało, ale to jeżeli na przykład trafiacie, no znaczy jeżeli macie dobrego cele, bo tak samo jak sobie uzbieracie to raz, drugi raz, a nie traficie tymi 4 pociskami, to wtedy ta karta nie będzie miała sensu, a pancerz jest zawsze. Więc zależy to też, znaczy to jest najwięcej, co mi się podoba, najbardziej mi się podoba w Paladins, to, że dają jakąś postać i możliwość tą postacią zagrania na kilka sposobów. W sumie 3 karty legendarne podobają mi się w tej postaci, tylko mówię, ta ostatnia, jeżeli ktoś będzie mieć odporność, to wydaje mi się, że nie zadziała, a jego umiejętność, która nazywa się już Kaskada, ona i tak spowalnia wroga. Więc trzecią kartę bym nie polecał. Tej trzeciej, można zastanowić się nad tym jak najbardziej, na, tak na 90% i nad tą kartą tak na 20%. Że spróbujcie, przetestujcie i napiszcie co też o tym sądzicie. Drugą postacią będzie Ashka. Kilka dni temu był patch, ona dostała nerfa na tą legendarkę, na Taran. Znaczy zaczynajmy sobie po kolei. Niszczycielka Fortec. Tarcza oblężnicza porusza się 80% wolniej, czyli spokojnie ona wolniej sobie idzie na tym dronie małym, nazywam to cudo dronem. Ma o 3000 punktów życia więcej i jest większa o 50%. Fajna karta, kiedy jesteśmy jedynym tankiem w teamie, gorąco polecam. Znaczy,
udawało mi się z tą tarczą nawet dobrze zagrać Ashką. No nie znaczy, że jak mówię, wcześniej powiedziałem, to nie znaczy, że ona jest najlepsza, ale warto. Wcześniej zawsze wybierałem sobie albo taran, albo zbiórka. Tutaj tylko taran mieliśmy odporność na kontrolę tłumu. Teraz tego nie ma. Daje 90% mniej obrażeń, ale to już nie ta legendarka. A tam, wiecie, spowolnienie i tak dalej, hak ma koła kotwicę i tego typu rzeczy mogli nas wywalić, na przykład Tadek i tak dalej. Teraz mogą nas wywalić, wcześniej nie mogli. Więc taran, teraz to nie jest taran. Zbiórka tutaj, legendarna karta pod Ultimate Dominacja, ładuje się o 15% szybciej. Do tego możemy sobie jeszcze dopalacza dodać. Możemy, nie musimy. Ogłusza wrogów na 2 sekundy, to też jest fajną sprawą, ale znowu odporność, prawda? I wtedy to nie zadziała. I o 30% odnoszone przez nich... zwiększa o 30% odnoszone przez nich obrażenia. Jak mówię, wcześniej stawiałem na taran, jeżeli jesteśmy jedynym tankiem, to można pobawić się w tarczę, ale pamiętajcie, jak wezmą niszczyciela, to też będzie nam dosyć trudno, więc zbiórka tutaj jak najbardziej. To też zależy od tego damage. Im więcej damage zadajemy, tym szybciej ładujemy sobie. Plus jeszcze 15% szybciej ona się ładuje i plus do tego możemy sobie dokupić dopalacze. Nie powiedziałbym, że ktoś... Znaczy, nie powiedziałbym, że jakaś karta jest na pierwszym miejscu. Można sobie pokombinować. I nawet przy tym, że taran dostał nerfa, też można pokombinować, bo jednak to jest 90% mniej. Ale jak mówię, niszczycielka Fortes, jeżeli jesteśmy jedynym tankiem, tymi zbiórka tutaj też jak najbardziej. Z taranem można przetestować i pamiętajcie, zawsze warto sobie do tego ustawiać też talię kart. Paliczek. Jedna z ulubionych moich postaci. Pierwsza legendarna karta nazywa się Architektura Wieżyczki. Zadaje o 20% więcej obrażeń i mają o 3 sekundy krótszy czas odnowienia. Fajna. Ale na przykład fortyfikacja, barykada otrzymuje 4000 punktów życia, a czas jej odnowienia zostaje skrócony o 3 sekundy. Więc moi drodzy, dostał nerfa, bo wcześniej było tak, że wieżyczka trafiała każdy strzał. Teraz widzę, że tego nie ma. Słyszałem, że coś tam mają baryka zmienić, ale to jestem zaskoczony. Niemile, powiem szczerze. Bo wcześniej grałem na architekturę, bo każda wieżyczka, wiecie, więc większy damage, plus sobie kartę ustawiamy i Eevee, Miv, Willow, znaczy dostają strasznie od tych wieżyczek i to się opłacało na takie postacie brać baryczka. A teraz widzę, że tego nie ma, jest krótszy czas odnowienia i po prostu większy damage, więc to trzeba teraz się zastanowić na tym, ale architektura jak najbardziej była dobra. Fortyfikacja super, ale niszczyciel i nie ma tarczy. Majstrakowanie, jeżeli na przykład jesteście nie jedynym tankiem w teamie i macie dobrego cela, to garlacz modyfikujemy i strzelamy pojedynczym pociskiem zadającym 550 obrażeń, zmniejszyli, bo tamten albo 600, albo 650 zadawał, jak się nie mylę. Więc dosyć często grałem pod majsterkowanie, jeżeli jeszcze ktoś był jeżeli był jeszcze jeden tank w teamie, a tak to zazwyczaj architektura była jak najbardziej godna polecenia. Tylko teraz znowu ustawiamy sobie karty jak zawsze i wieżyczka trafiała każdy strzał, teraz nie wiadomo. Ale architektura, majsterkowanie jak najbardziej godne polecenia. I teraz idziemy sobie Fernando. Znaczy Fernando i Barik u mnie na pierwszym miejscu są moje ulubione tanki. Pierwsza, Egida, legendarna karta. Tarcza ma nieskończony czas trwania, a czas odnowienia skraca się do 8 sekund. Nigdy nie używam tej legendarki, ale widziałem i czytałem, że ludziska grają i dosyć dobrze. Nadzwyczajny, druga karta legendarna, regeneruje 60% maksymalnego zdrowia przez 3 sekundy, jeżeli zdrowie spadnie poniżej 40%. Moi drodzy, jeżeli jesteśmy jedynym tankiem w teamie, jak najbardziej gorąco polecam kartę nadzwyczajny. Ustawiamy sobie pod to też kartę, jak mówiłem wcześniej, na przykład. I tutaj mam pod szarże, pod pancerz i broń, pod tarczę i pod kulę. Ustawiamy sobie kartę zawsze, jak ktoś nie wie, możemy na przykład importować u najlepszych, poszukać tutaj, poprzewijać i sprawdzić, jakie mają talie i pod
pod co? Ja sobie tutaj część na przykład pożyczyłem, jak widzicie tutaj, jedna talia pożyczona, druga. Tutaj sobie próbowałem sam układać. Jak nie chcecie z tym się bawić, to posprawdzajcie sobie jak najbardziej. Trzecia legendarka, Spopielenie. Tą legendarną kartą gram najczęściej. Znaczy, wszystko zależy od tego, jaki macie team. Jeżeli macie dobre wsparcie, to możecie nawet jedynym tankiem iść pod Spopielenie, czyli to jest ten Fireball. Zadaje 30% więcej obrażeń i dodatkowe 30% za każdy kolejny trafiony cel. Uwielbiam tą legendarkę, jak mówię, często gram. Czasami wybieram jeszcze sobie nadzwyczajny, ale też widziałem, że ludzie grają pod Egidę. Więc ja stawiam jak najbardziej pod te dwie karty. Pamiętajcie, to nie jest na 100% najlepsze karty. To są moje przemyślenia i to jest mój wybór. Następnym tankiem będzie Inara. Ostatnio dostała boosta. Nie powiem w czym, ale zerknijmy sobie znowu na te legendarne karty. Maczyna Łaska. Skalny Strażnik uzyskuje 20% redukcji obrażeń i daje pełną odporność na efekty kontroli tłumu. Nigdy nie używałem tej legendarnej karty, ale jest dobra. Druga, Wstrząsy. Skraca czas odnowienia impasu o 80%, jeśli nie jest zniszczony. Raz chyba wybrałem na legendarnych, tylko na rankedach, to pojechali po mnie, więc stwierdziłem, że więcej tej karty nie wezmę. Trzeba umieć w dobrym miejscu, w dobrym czasie ustawić tą ścianę. Ja niestety z tym bawić się nie umiem. Można poprzeszkadzać, jeżeli nie mamy kart ustawionych pod na przykład pod leczenie i pod tą trzecią legendarkę. To można tym się pobawić, ale ja nie polecam. Wolałbym albo Matczyna Łaska, albo to trzecie. Zdradzieckie podłoże. Pole Strażnika okalecza. Promień Pola Strażnika zwiększa się o 50%. Można sobie wybrać talię, leczący tank i widzicie tutaj mamy 10 pod tą kartę. Jak mówiłem, możecie sobie te wszystkie talie jak najbardziej poszukać, u kogoś pożyczyć, samemu poukładać, najlepiej samemu, ale warto sobie też zobaczyć, jak to robią ludzie, więc w Inaru gorąco polecam. Zdradzieckie podłoże i Matczyna Łaska. Najczęściej widzę, że ludziska też grają tą kartą, chociaż mogę się mylić, ale warto sobie spróbować. Nic to nie kosztuje, chyba czas. Teraz sobie zerknijmy na Makoa. To też mój faworyt, to znaczy gram nim troszeczkę mniej niż Fernando, ale też go bardzo lubię. Pierwsza legendarka to jest Lewiatan. Zyskuje 1800 punktów życia i odporność na kontrolę tłumu podczas trwania pradawnego szału. Nigdy nie używałem tego, ale widziałem, że dobra karta z dopalaczem. Naprawdę, dobra karta z dopalaczem, ale ja nigdy. Próbowałem, ale to nie jest moje. Druga karta, Półskorupa. Półskorupa, mamy większą mobilność i możemy w tym momencie zadawać damage. Skorupa ochrona jest umieszczana na ziemi i nie jest kanalizowana. Kanalizowana, w sensie ona nie zostawiamy w jednym miejscu, a nie tak jak, że włączamy sobie skorupę i chodzimy z tą skorupą. Teraz skorupę stawiamy w jednym miejscu, przy czym możemy sobie spokojnie zadawać jeszcze damage. Trzecia legendarka nazywa się Skubanie. Pierwszy strzał po trafieniu wroga drenującą kotwicą zadaje 70% dodatkowych obrażeń. Tą legendarką gram najczęściej, najczęściej ją wybieram. Wcześniej jeszcze wybierałem Półskorupę, też słyszałem, że ludzie grają pod Lewiatana, ale większość ludzi... Ja zauważyłem, że grają pod Skubanie, więc gorąco polecam. I też, jak wcześniej, jeszcze raz się powtórzę, karty. Pamiętajcie, karty, tutaj mamy drenujące kotwice. Mamy kartę pod kotwicę, pod skorupę, pod obrót skorupy i pod pancerz i broń. Nie znacie, jak sobie poustawiać karty. Importujecie sobie tabela wyników. Pierwszego nie, no może na przykład piątego i sobie tutaj sprawdzacie wszystkie karty. Jak najbardziej możecie sobie te karty od kogoś pożyczyć i zobaczyć pod co te karty. Jak nie chcecie sami tego sobie ustawiać. Następnym tankiem będzie Rukus. Rukusem gram mniej, ale dostał pusta. Dosyć duży damage zadaje teraz. Pierwsza legendarka, generator pływu. Zwiększa ochronę zapewnianą przez emitor 50%. Grałem pod tą legendarkę, jest fajna. Drugie, Mordenga. Zadajesz o 30% więcej obrażeń w zależności od swojego brakującego zdrowia. Wydaje mi się, że im mniej mamy zdrowia, tym większy damage zadajemy. Tak myślę, chociaż tutaj to nie jest wskazane. Tylko pisze, że w zależności od zdrowia. Grałem, naprawdę duży damage zadaje Rukus.
i szturm powietrzny. Napor zyskuje trzeci ładunek. Aha, napor zyskuje trzeci ładunek. Stanie w miejscu, powoduje wystrzelenie Rukusa w górę. Zauważyłem, że teraz ja grałem pod te dwie legendarki, a ludziska grają pod ten szturm powietrzny. Coraz więcej widuję tą kartę, jak jest Rukus, czy w teamie moim, czy w teamie enemy. Przetestuję jeszcze tej karty, znaczy pod tą kartę jeszcze nie grałem, ale myślę, że ona jest godna polecenia i obserwowałem, dużo ludzi to używa, więc wydaje mi się, że to może być dobrym wyborem. Pamiętajcie pod ustawienia kart. I następnym będzie Torvald. Też jeden z moich ulubieńców, w sumie wszystkich tanków bardzo i bardzo lubię. Badania w terenie. Ochronę. Sojusznicy objęci ochroną zadają 40% większe obrażenie, dopóki jest aktywna. Tylko że wiecie, wtedy musimy się skupić na tym, znaczy fajnie grać z tą kartą i dawać tą ochronę na przykład na damage'a. Ale ja zazwyczaj jak gram, to staram się tą ochronę, tą tarczę dawać na heal'a. Bo zawsze wiecie, ktoś próbuje dopaść naszego heal'a, na przykład gra z nami Genos czy Ceres i cały czas Eevee albo Miff pada na plecy, żeby go wykosić. I dzięki temu tej tarczy można pomóc naszemu healu. Tym bardziej, że teraz kurczę, Torvald nawala jak Skałacha, bo teraz ma te strzały, ale to jest fajna legendarka, warto sobie z tej legendarki skorzystać. Ale to zależy od waszego stylu grania. Druga legendarka to jest prąd zmienny. Wydłuża czas trwania do ładowania o 1 sekundę. Nigdy nie gram i no osobiście nie polecam, bo uważam, że ta karta jest słaba, ale mogę się mylić. Pamiętajcie, to tylko moje przemyślenie. Trzecia karta. Prądy strogowe. Anulacja zadaje 500 obrażeń więcej. Anulacja to jest ten prawy. Skupia moc swojej rękawicy i kieruje promień energii w stronę wroga przez 2,5 sekundy, uciszając go i zdając 800 obrażeń. I plus pod legendarką, używając legendarkę, plus jeszcze mamy 500 i to jest fajne. Pod tą legendarkę ja gram, tą legendarkę widzę, że większość ludzi korzysta. Jak spotykam Torvaldów w meczach, to sobie, znaczy ogólnie jak widzę ludzi grający tankami, to sobie od czasu do czasu sprawdzam, pod jakie legendarne karty grają. Najczęściej to są prądy strogowe, ale można też by było zagrać pod to badania w terenie. I teraz, teraz to są wszyscy, tak? Terminus był, Aszka, Bariczek, Torvald, Fernando, Inara, Makoa, Rukus. I Torvald, tak, to są wszyscy. Jeszcze raz się powtórzę, moi drodzy, to są moje przemyślenia, to nie znaczy, że te karty są najlepsze, nie znaczy, że wy musicie tych kart używać. Jak ktoś jest zainteresowany, możecie spróbować. To jest najbardziej skierowane do takich początkujących osób, jak ktoś jeszcze, jak ktoś tylko po raz pierwszy spotyka się z taką klasą jak tanki i nie wie, z jakiej karty najlepiej można skorzystać, jaką kartę można wykorzystywać i pod jaką kartę grać. Najważniejsze to pamiętajcie, że pod te karty trzeba sobie układać talie. Jeżeli nie użycie, to te talie pożyczyć od kogoś innego, może znajomy. Wpadnijcie do nas na Discorda, tam zawsze ktoś się znajdzie. Ja myślę, że ludziska chętnie wam doradzą, co, jak. Osobiście mi pomagają, więc myślę, że wam też pomogą. Dzięki wielkie, że wpadliście do mnie na kolejny odcinek z Paladywną. Mam nadzieję, że ta informacja wam się przyda. Życzę wam miłego dnia lub spokojnej nocy. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcineczkach. Pa, pa.